To jest Lexus LC500H i za każdym razem, kiedy oglądam go na żywo, brakuje mi słów, żeby wyrazić to, co czuję. Może lepiej pójdzie mi z offu. Co roku testuję po kilkadziesiąt aut. Na palcach jednej ręki mogę wyliczyć te, za którymi ludzie oglądają się na ulicy. A poza Rolls-Royce'em Wraith i BMW i8 nie przypominam sobie, żeby ktoś do mnie podszedł, żeby pogadać o samochodzie. Tymczasem Lexus LC500H budził w mężczyznach dzieci, a w kobietach... Ujmę to tak, gdybym pokłócił się z partnerką w drodze na zabawę sylwestrową na miejsce, i tak na pewno nie dojechałbym sam. Co sprawia, że za Lexusem wszyscy się oglądają? Ten samochód wygląda, jakby cały czas był w ruchu, a jednocześnie ktoś cały czas go rysował. Olbrzymi grill, ostre kreski reflektorów, zawieszona w powietrzu linia dachu, olbrzymie nadkola wypełnione po brzegi kołami na 21-calowych belgach. Wloty powietrza, trójwymiarowe światła z tyłu, wysuwany spoiler, dyfuzor. Jedyne, co mi się w tym wszystkim nie podoba, to te dwie małe rurki schowane wewnątrz ozdobnej, zintegrowanej ze zderzakiem końcówki wydechu. W samochodzie, którego ceny zaczynają się powyżej 500 000 zł, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, nawet w hybrydzie. Bo Lexus LC500 występuje w wersji z 477-konnym 5-litrowym V8 lub z 359-konnym napędem hybrydowym z 3,5-litrowym V6. Już widzę, jak wasze twarze wykrzywia grymas, że hybrydowy to jest Prius i w ogóle to taki melex dla ochrony pod supermarketem. A nie dla prawdziwych miłośników motoryzacji. Otóż nie, nie masz racji i już wyjaśniam dlaczego. Jasne, że lubię duże, mocne silniki, ich dźwięk i jak moment obrotowy wciska cię w fotel. Jednocześnie doceniam komfort, więc V8 z 10-stopniową automatyczną skrzynią biegów brzmi jak spełnienie marzeń. 4,7 sekundy do setki i tylko 8 litrów na setkę w trasie. Z 82-litrowym zbiornikiem można przejechać z Warszawy do Budapesztu, żeby przekonać się, jak tam jest pięknie. I jeszcze zostanie resztka paliwa na dwa okrążenia Hungaroringu. Ale to tylko teoria. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że nawet hybrydowy LC500H, hybrydowy, nie pali w trasie obiecywanych 6 litrów, ani nawet 8, ale bliżej 9, co i tak jest niezłym wynikiem, jak na samochód, który potrafi to. LC500H rozpędza się od 0 do setki w 5 sekund, czyli pozwala Ci zachować prawo jazdy o ułamek sekundy dłużej. Ale przy wyprzedzaniu jest tak elastyczny i tak szybko nabiera prędkości, że nie mogę Wam pokazać ujęć z licznika. Ostatni raz coś takiego zdarzyło mi się w Porsche Panamera. Kiedy ostro ruszasz z miejsca, nawet w trybie eko, kontrola trakcji ma co robić do około 100 km na godzinę. Ten samochód ma teoretycznie bezstopniową skrzynię biegów, coś czego możesz nie zauważyć, bo współpracuje ona, uwaga, z 4-stopniową skrzynią automatyczną. Razem obie imitują 10 przełożeń i w pewnych sytuacjach przyłapałem się na tym, że właściwie nie wiedziałem, czy to CVT, czy jednak zwykły automat. To znaczy, kiedy startujesz ostro od zera, rzeczywiście to niestety brzmi jak CVT, tak do około 100 km na godzinę. Natomiast, kiedy już jedziesz z jakąś stałą prędkością i potrzebujesz na przykład wyprzedzić, no to wtedy zaczyna brzmieć jak automat. W dodatku zużywający ponad 8 litrów w trasie hybrydowy Lexus staje się o wiele oszczędniejszy w mieście, gdzie spalanie spada nawet poniżej 8 litrów, bliżej obiecywanych przez producenta 7,2 litra na setkę. O ile nie próbujesz ścigać się ze świateł, wszystko będzie w porządku. Zresztą ściganie się ze świateł odradzam, bo skrzynia biegów w LC500H nie najlepiej radzi sobie z gwałtownym ruszaniem z miejsca. Przełączenie wszystkiego w tryb...
chciałbym jeździć nierozważnie. Trwa ładnych parę sekund, a potem reakcja na pedał gazu trwa tyle, że buzujące przed chwilą obok ciebie M3 jest już o dobre dwie długości z przodu, a ty dopiero ruszasz. Plus jest taki, że LC500H to jeden z niewielu hybrydowych samochodów, którymi można zarzucić tyłem na zakręcie, ale radzę uważać, bo dwutonowe auto na śliskiej nawierzchni samo z siebie jest trudne do opanowania, a CVT nie pomaga. W trasie Lexus LC500H jest bardzo komfortowy, zawieszenie radzi sobie nawet z mazurskimi drogami i to z kołami na 21-calowych felgach. Auto jest dobrze wyciszone z przodu, ale z tyłu, w zależności od prędkości, słychać świst powietrza z wlotów na tylnych nadkolach i z okolic spoilera. Testowana wersja Sport Turismo ma układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu i układ tylnych skrętnych kół. Dzięki temu samochód jest wyjątkowo zwrotny, a układ kierowniczy szybki, kiedy trzeba, a relaksujący, kiedy suniesz po autostradzie. Auto jest też wyposażone w adaptacyjny tempomat, system ostrzegania przed kolizją, aktywny układ wspomagający utrzymanie na pasie ruchu, z którego jednak nie chcesz korzystać, bo oprócz tego, że rzeczywiście aktywnie koryguje twój tor jazdy, to jeszcze dosyć często głośno pika i psuje całą przyjemność. Przyjemność psuje też system inforozrywki sterowany gładzikiem i nawigacja, która za każdym razem, kiedy włączam samochód, chce mnie z powrotem prowadzić na Mazury, gdzie spędzałem Sylwestra. Nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. Wiem, mógłbym przeczytać instrukcję, ale nie ma jej w miniaturowym schowku. To fascynujące, że projektanci Lexusa poświęcili tyle czasu na stworzenie tego pięknego wnętrza z klamkami, które nie wyglądałyby nie na miejscu w jakimś pałacu, ale jednocześnie zapakowali nawigację z Avensisa z 2008 roku. I dodali ten koszmarny gładzik. Celowanie w poszczególne funkcje w czasie jazdy jest jak gra w River Raid. A nawigacja to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Na przykład sterowanie ogrzewaniem foteli i kierownicy jest gdzieś tu schowane. Funkcje związane z samochodem kryją się gdzieś przed kierowcą i za każdym razem bawi mnie umieszczenie przycisku do ręcznego sterowania spoilerem obok przycisku aktywującego jazdę w trybie elektrycznym. Wystające z osłony zegarów czułki mnie kojarzą się z głową Frankensteina, chociaż ktoś zwrócił mi uwagę, że to może takie nawiązanie do Citroena CX. Na pewno ciekawsze niż zwykłe przyciski. Poza tym wszystko jest piękne, ale niekoniecznie funkcjonalne. Skoro nie będę korzystał z wbudowanej nawigacji, potrzebuję gdzieś położyć smartfona. Jedyne sensowne miejsce to uchwyt na napoje. Drugi jest w miejscu, w którym będę go cały czas trącał łokciem. Plus za spory schowek w podłokietniku, ale dostęp do niego wymaga dwóch kroków. A teraz... A teraz przechodzimy do tyłu i to właściwie nie jest zarzut wyłącznie pod adresem Lexusa. Widzicie? Ten fotel już nie mógł się dalej przesunąć, więc wrócił do przodu, a tam teraz z przodu już nikt nie usiądzie, więc to nie jest zarzut jedynie pod adresem Lexusa, ale w większości samochodów typu GT. Po co ładować w nich tylne siedzenia, na których w najlepszym wypadku zmieści się dziecko i to małe, takie, które siedzi jeszcze w foteliku? Zamiast tego wolałbym półkę na bagaż, co prowadzi nas do bagażnika. Tylko muszę najpierw stąd wysiąść. Wiem, komiczne. Samochody typu Gran Turismo służą do szybkiego, bezstresowego podróżowania po paręset kilometrów. Chcę pojechać z Warszawy do Salzburga? Nie ma problemu. Zrobiłem kiedyś taką trasę Fiatem 500 i zapakowałem się do niego z bagażem i sprzętem do filmowania, a w drodze powrotnej kupiłem jeszcze skrzynkę wina. W LC500H miałem problem z zapakowaniem się na Sylwestra, nawet bez sprzętu wideo. 172-litrowy bagażnik jest niewiele większy niż w mojej Mazdzie MX-5.
Ale jeśli stać cię na samochód za 615 tysięcy złotych, być może stać cię też na wysłanie kierowcy z bagażem drugim Lexusem, bo wątpię, żeby nawet czarna karta kredytowa pomogła ci na Mazurach w Sylwestra. A skoro Lexus LC500 nie jest twoim jedynym samochodem, to jesteś w stanie przeżyć takie drobne niedogodności. Czy aby na pewno? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli podobał Ci się test, daj łapkę w górę. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.